I z tego co pamiętam, w Kurhanach. Czy ja mogę się teleportować do Kurhanów? Mogę. Są te drzwi, które chcą, żebym była gruba. Nie wiem, jak mam to interpretować. I teraz tędy chyba. Chyba. Tak, tędy. Ile mam jedzenia? Przedmioty, żywności, towary. Szarlotki mam sporo. Okej, czerwonego mięsa też mam bardzo dużo. Ryby księżycowej też sporo. Worek mąki. Mogę nawcinać się mąki, że ha. No ale dobra. Przetrzepmy troszeczkę się przez zapasy szarlotki. Oh no, not again. Another, but Tak, not tak, in tak, this tak, I tak, tak, want tak. one. Please stop being Tak, pious. tak, tak, tak. Meet Won, yourself. won! To jaki mamy status po zjedzeniu tylu rzeczy, tylu osobowość? Tłuszczo! Przytyliśmy troszkę. Troszkę. Nie ma więcej szarlotki. At last, a fine figure of a man. That's what I like to see. It's said that inside every fat person is a thin one trying to get out. But no, I say, outside every thin person is a fat one trying to get in. What? Enter, weighty wanderer. Że co? W każdym razie teraz jako grubas wyglądamy. Cóż. W ten sposób. Bebe, urósł bardzo. To źle. Ale na nóżkach dalej chudziutkich paradujemy. Nie to. Oj, wuwu. Oj, wuwu. Źle z tobą. Strój. Are you serious? O, tak, pięknie. Tak, trzeba będzie się w najbliższym czasie zaopatrzyć w jakiś porządny pancerz, więc sądzę, że trzeba będzie sprzedać to, co żeśmy tam, no. No, te wszystkie nieużywane stroje, czyli na przykład ten mroczny strój użytkownika woli. Czy to oznacza, że mogę zwiększyć swój poziom woli? Tak jest. Dziękuję. Miło było. Tam nie mam się niestety jak dostać, zresztą nie ma tam niczego do złowienia, jak sądzę. Nope. I sklepik by się przydało znaleźć. Miło by było posprzedawać troszkę złomu, zdobyć troszkę kasy. Gdzie jest jakiś sklepikarz? Czy to w ogóle jakikolwiek jest? Nie? Nie ma tu sklepikarza. Ja chcę do gildii. Tam na pewno jest sklepik. Ja chcę do sklepu. Hyc, 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 hyc. Więc tak. To jest biblioteka, to nie. Oczywiście jak zwykle musiałam zabłądzić, bo sklepik jest tutaj. Pokaż mi. Zawartość.
półek. Sprzedaj strój. Chcesz mi powiedzieć, że nie mogę tego sprzedać? Nie lubię cię. A w kamiennej altanie? Czy mogę sprzedać to w kamiennej altanie? Będę wdzięczna, jeśli będę mogła to zrobić. Dawaj. No, oczywiście, nadeszła noc. Tębowa Dolina. Będziemy się bić na pięści w takim wypadku. A co mi tam? No, bo skoro według gry jest noc, mimo tego, że jest jasno jak w dzień, to... cóż, skorzystajmy z tego. Potłuczemy się na pięści. A co tam? Have a good day. Tylko gdzie teraz był ten nieszczęsny krąg? Koło chyba... Tak, jest krąg. Brakuje tylko jeszcze delikwentów, którzy chcieliby się z nami bić. Ale... ja sobie zerknę, jakie my tutaj mamy misje do zrobienia. Obecne misje. Kolekcja książek to w kamiennej altanie. Ukryty łup to zbieramy tę mapę skarbu. Poszczególne jej elementy. Świątynia Skorma. No gdzieś to tam po drodze chyba na to napotkaliśmy, tak mi ktoś wspominał. Zawody w kopaniu kurczaka, no cóż, jeszcze nie jesteśmy najlepszym kopaczem kurczaków na świecie, więc trzeba będzie to poprawić, naprawić ten błąd dziejowy. Czy panowie raczą udać się w tę stronę i umilić mi wieczór pojedynkiem na pięści, czy tak nie bardzo? Nie pytaj. Rozejrzyj się troszeczkę. Ja nie pamiętam w tej chwili, ile my mamy kasy. Kwiepunek. Czy wiecie, co to oznacza? Tak jest! Czas odebrać z łap jakiegoś kupca nasz dom. Tak. Nie, to jest moje. I teraz tak. Wow. To my sobie na razie pobiedujemy. Ciasne, ale własne. Chciałabym mieć kominek, naprawdę. Czasami tak bardzo marznę, że naprawdę bardzo by mi się przydał kominek. O, szkoda, że tak jak w The Elder Scrolls bodajże w Morrowindzie? W Oblivionie chyba też, nie pamiętam czy w Skyrimie. Nie mam Skyrima, więc cóż. Że nie można sobie układać rzeczy na półeczkach. Bo mogłabym wywalić część złomu z ekwipunku, walnąć sobie na podłogę i... przykład zbędne zestawy. Buty zabójcy, nic więcej. Ech. Tamtą stronę, chyba. Słowo chyba stało się moją mantrą. Jeśli chodzi o... kierunki i podróżowanie. Dobra, zobaczymy. No jeszcze dziadów nie ma, no. Już się naprawdę ciemno robi. A oni tak w świetle jednej latarenki będą się bić? Przecież to nawet nie widać, czy kogoś walić w ucho, czy w nos. Hej, hej! Ludzie! Jestem ukryta w tym miejscu. Dammit. To nie jest skrzynka do otwarcia. Klip. Czy to jest do zniszczenia?
Nope. Szkoda. Mam zapędy na wandala. Na szczęście tylko w grach. No bez przesady. Idziecie już? No, wreszcie. Strażnik, ale ty sobie stąd idź. Nie jesteś nam tutaj potrzebny do niczego. W końcu to są nielegalne zawody pięściarskie. Tak, będziecie się teraz kopać po kostkach. Gratuluję. No nie mówcie, że koleś, u którego można wziąć questa, jeszcze nie przylazł. Now is a bad time. The trader is who you want. Ho. Pięknie. Żona go w domu zatrzymała, czy jak? O, jesteś wreszcie. Najwyższy czas. Hello, I'm leader of this fistfighters gang. Nie sposób cię nie zauważyć. I take it you've already beaten the Bowerstone fighters. No oczywiście, że tak. Cieniasy. It's been a while since we had any new members. No. Wiesz, trochę odstraszasz ludzi. Po pierwsze tym szałowym fryzem, który masz, a po drugie tymi zakrwawionymi bandażami. If you want to take part, you'll have to pay up. Pięknie. You'll get gold for every round you win. And even more, if you can avoid getting hit. Co? Tym więcej lepiej będziesz unikał ciosów. Nice. Szkoda, że nie jestem dobra w unikaniu ciosów. You can lose by taking too many hits or stepping out of the ring. Okay. You might be a powerful hero, but this is a contest of skill. Our punches might not hurt you much. But they still count. Ow. So, do you want to test your mettle? No. Tak. Shall we start? No dobra. Ja, grubasek z pierwszego rzędu, wyzywam ciebie, chudzielca, do pojedynku. Mam nadzieję, że szybko zginiesz. Stop messing around and get back in the ring. Dobra, następny. Czemu tamten wyszedł z budynku? Bling. No, chodź tu. Chodź tu, Wysolu. Au! Co to miało niby być? No. Ja pierniczę. No. Tak się dać załatwić, no. No! Czy ja wygrałam? Chyba tak. To bolało. No, no, no. I mordę, i mordę, i mordę. I jeszcze, i jeszcze. No, chodź tu, blondasku. Kurde. To jasnej cholery, czemu zawsze w nieodpowiednim momencie puszczam to draństwo? Nie mam wyczucia, jeśli o to chodzi. Jak mnie ten drybla spierze... No, ding.
Kolejny whistle. Ten jakiś bardziej zachowawczy. No chodź, Kiciu, chodź, chodź. Okej. Okay. Chyba wyczułam. To są trzy ciosy. No. Podejdź bliżej. Podejdź, podejdź. No, 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 no. No. Chodź bliżej, chodź, chodź, chodź. Au. O matko. No. Fajnie by było, jakbyś reagował tak, jak chce na moje polecenia, misiu. God damn it. O nie. O nie. Wielki drybla, z którego ciężko przebić. Nie. No. No chodź. No, co ty jeszcze czwarty cios dajesz? That makes you the new champion. Halleluja! Udało się. Okej, okay, 300 sztuk złota. Nice. I zajęło nam to całą noc. Okej. Okay. Boże, z tym wielkim bebechem. Ten tatuaż wygląda żałośnie. Serio. O, rany, rany. Tak. To były rany, poważne rany. Au. Naprawdę boli. Z każdą chwilą te blizny stają się coraz bardziej widoczne. Szczególnie ta. Wygląda troszeczkę tak, jakby twarz mu ktoś otworzył niczym konserwę. Dobra, ale załóż na siebie resztę ciuchów. Bo o świcie robi się chłodno. Jeszcze się zaziębisz. Tak jest. I ponieważ noc się skończyła, to możemy wrócić do kamiennej altany. I przyjrzeć się sklepom, tak jak planowaliśmy to na początku. Co tak niecnie przerwało nam nadejście nocy? Poproszę o komunikat, że shops are now open. Będę wdzięczna. I've been hearing about you. Ready to help? Sprzedaj? O nie. A właśnie, dla tych drzwi tam... Oj, chodź ubić interes. Dla tych drzwi tam jednych, nie pamiętam w którym miejscu one są, ale potrzebujemy podarunek. Czy ty sprzedajesz może podarunki? Sprzedajesz. Czekoladki, tak. No dobra, kupimy maksymalną ilość czekoladek. Bo... Cóż. Właśnie. Bo tak się składa, że przecież możemy sobie romansować. Aczkolwiek obawiam się, że obecnie nasz bohater nie jest uważany za kandydata na męża. Stary, czy ty jesteś... Greetings, hail, o hero bold. Kim ty facet jesteś? Poza tym, że jesteś ubrany bardzo pstrokato i prawdopodobnie jesteś bardem. I am, you see, a famous bard. Pewnie dlatego nigdy o tobie nie słyszałam. I sing you songs, you give me gold. No, niby ciekawy interes, ale... It really isn't very hard. No nie jest, ale o co ci chodzi? O, no dobra, śpiewaj. Where to start? Ah, yes. Now full grown through fields he treads.
To był śpiew? Fighting all his awful foes. To jest recytacja wiersza jakiegoś. Youth has passed, old age ahead. Time may not be fought, he knows. I to się nawet chyba nie rymuje. A nie, chyba się rymuje gdzieś tam. To the women folk of Albion. No. Nearest and remotest. His eligibility has not gone unnoticed. The rural folk of Orchard Farm implored you them to aid. You kept the family safe from harm. Life is so cliched. Bardzo, bardzo śmieszne. Dziękuję za komunikat, aczkolwiek rzeczony bard jest, krótko mówiąc, nieudaczny i wolałabym, żeby więcej nie śpiewał. Jest to porównywalnie przyjemne przeżycie jak zjeżdżanie gołym tyłkiem po nieheblowanej desce. Avatar, they call him. Greetings. Co ja u ciebie mogę chcieć, kobieto? Poza tym, że możesz mnie uczesać. Wąsy szeryfa. Nie no. Zostaniemy na razie w takiej fryzurze, jaką mamy. Pomimo tego, że wygląda na to, iż ta fryzura daje nam więcej atrakcyjności prawdopodobnie? No. Och wel. There are bold as brass bandits everywhere these days. Teraz... Nope, nie jesteście sklepem. O, zmieniłeś kolor, facet. I'm pleased to serve you. Sprzedaj. Dębowa kusza? Pokaż noś. Yesterday, I saw. Bo mam trzy. O, na razie nie. Dziękuję, na razie. Ale może od ciebie kupię łuk. Pokaż no. O, tak. Ojej, o nie. O! To jest gorsze, ale to jest lepsze. I drogie jak diabli. Ale wolę łuk niż tę cholerną kuszę, którą do tej pory się posługiwałam. Ta kusza to po prostu... O, porażka. Okej. Okay. Tak. To już zauważyłam. Ostatnim razem. Jeszcze dalej. Facet, nie właśnie pod nogi. Dziękuję. Tak. Tu jest jeszcze sklepik, przecież. Oni strasznie późno zaczynają robotę. I cóż możesz ode mnie... No oczywiście, że... Czy buty zabójcy będą nam do czegoś potrzebne? Ocena zbroi 33. To jest 25. Zmiana charakteru. Rozsądnie użyteczne skórzane buty, no. A co? Są jakieś, które są nierozsądnie użyteczne? Ścielane buty pozwalające na ciche przemieszczanie się. I dodają do atrakcyjności, ale zmniejszają pancerz. Więc ja się ich po prostu... Albo nie. Zatrzymam je sobie. No, przyciskaj się przez drzwi, grubasie. Właśnie, chyba mam jakieś wędki do sprzedania. Takie zbędne. O właśnie, bo mamy wędkę mistrzów. A 12 srebrnych kluczy. Jeszcze kilka i będziemy... Dokładnie 3 i będziemy mogli otwierać...
skrzynię na 15 kluczyków. Tu niestety nic więcej, ale wędkę na pewno sprzedamy. Nie jest nam zwykła wędka potrzebna. I... Czu, 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 czu. Nie, no resztę sobie zachowamy. A, widzisz, ryba księżycowa. Tak, że dzień zmieni się w noc. Mówiąc krótko, złota marchewka i ryba księżycowa zmieniają porę doby. Tak. Nie mogę sprzedać stroju. To jest nie w porządku. A co sprzedajesz, facet? Nie potrzebuję. Mam. I podarunki. Czerwona róża. Ale nie, jeszcze nie będziemy się porywać na śluby. Dobra. Niech tam. Fajnie, że widziałeś Twinblade'a, tak? On był Twinblade? No tego tam, przywódcę bandytów. Nie to. To. No. Co? A, no tak. Dobra. Wróćmy do gildii i weźmy sobie kartę z questem. Czy ja się chcę tutaj teraz teleportować? Nie, nie do wielkiego lasu! Do gildii!